drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem, drodzy rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy za chwilę do tego sakramentu przystąpicie. Szczególny to dzień dla was, bo bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu, podobnie jak chrzest. Szczególny dzień również dlatego, że to bierzmowanie przyjmujecie w święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. I kiedy od lat już, kiedy studiowałem w Rzymie, myślę o świętym Mateuszu, to myślę w świetle niezwykłej kaplicy, jaka znajduje się w centrum Rzymu, w kościele San Luigi dei Francesi, kaplicy poświęconej świętemu Mateuszowi właśnie. Bo znajdują się tam trzy wspaniałe arcydzieła malarstwa barokowego, dzieła Caravaggia, jednego z czołowych malarzy tamtego czasu, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. Te trzy obrazy tworzą jedną całość, jakby takie trzy odsłony jego życia. Pierwsza to ta, która jest ilustracją czytanej przed chwilą Ewangelii. Oto widzimy zaułek ówczesnego miasta z tamtej epoki. Na pierwszym planie trzy postaci celników. Jeden młodzian patrzący na to, co się dzieje, jako na swoiste widowisko. Drugi wpatrzony w stos pieniędzy. Nie chce podnieść oczu na to, co się dzieje. I trzecia postać to święty Mateusz. A z drugiej strony niejako z cienia wyłania się Chrystus. I widzimy tylko zarys jego twarzy, szczególne błyszczące oczy i rękę tak skierowaną w stronę Mateusza. A Mateusz ma z kolei tak ujęte dłonie, jakby pytał: Panie, to o mnie chodzi? Za chwilę można sobie wyobrazić, Chrystus podniesie palec i mówi: tak, Mateusz, Mateuszu, to chodzi o ciebie. Ciebie wzywam. Ten gest palca wskazującego Chrystusa bardzo mocno przypomina palec Boga Stwórcy powołującego Adama do życia z fresków, słynnych fresków Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej. Bo to jest gest jakby powołania do nowego życia. Tak, to ty. Dla innych będzie to widowisko. Dla innych przywiązanie do pieniądza będzie tak wielkie, że będą bali się spojrzeć na Chrystusa, bo a może to do nich? Chrystus ostatecznie skieruje swój wzrok i swoją dłoń. Niezwykle dramatyczna i plastyczna scena oddana w charakterystyczny dla Caravaggia sposób światłocienia. Drugi obraz centralny nosi tytuł Natchnienie świętego Mateusza. To obraz anioła, który niejako mówi Mateuszowi, inspiruje go, co ma zapisać w Ewangelii, co ma zapisać w tym wszystkim, co widział i słyszał podczas życia publicznego Pana Jezusa na palestyńskiej ziemi. I trzeci obraz. Męczeństwo świętego Mateusza. Za chwilę kat zada śmiertelny cios i przebije go mieczem. A z góry już
wstępują aniołowie, żeby wręczyć Jemu wieniec zwycięstwa. Wszystko niezwykle pięknie, plastycznie wyrażone. Widzicie, moi drodzy, mówię o tym do was, bo bierzmowanie to taki szczególny moment, kiedy macie z całą świadomością i odtąd już przez całe życie realizować to, coście przed chwilą powiedzieli. Pragniecie przyjąć sakrament bierzmowania po to, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. A mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę znaczy to: tak, ja jestem chrześcijaninem. Chrystus mnie powołał do swojego życia, do życia według tego, czego nauczał, do czego nas wzywa. Powołał was, by świadczyć o Nim. By świadczyć, będąc nieustannie otwartym na natchnienia Ducha Świętego, na to, co mówi i będzie do was z całą mocą Duch Święty mówił w głębi waszych sumień, mówiąc, co jest dobre i co jest złe. I zachęcając do tego, żeby niezależnie od trudności iść za tym, do czego wzywa sumienie. I odrzucać to wszystko, przed czym sumienie przestrzega i czego zabrania. I żeby być gotowym, by dać o Chrystusie świadectwo, nawet gdyby to miało was wiele kosztować. Na waszych piersiach wiszą krzyże. Ja za chwilę je poświęcę. To krzyże mające być pamiątką dzisiejszego wydarzenia, tak wyjątkowego, jedynego. Ale moi drodzy, te krzyże zawierają w sobie całą prawdę o Bogu, który tak was, nas wszystkich, ale także was, moi drodzy, ukochał, że wydał swojego Syna, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu. Krzyż mówi o miłości, miłości ofiarnej, pewnej poświęcenia dla dobra innych. I jednocześnie krzyż jest znakiem zwycięstwa. I dlatego możemy być naprawdę dumni z tego, że krzyż Chrystusowy tak głęboko wpisał się w polski krajobraz. Od Giewontu po Bałtyk. O tym tak pięknie, jak zresztą wiecie, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w 1997 roku odprawiał mszę świętą w Zakopanem pod Krokwią i gdzie przyjmował hołd górali, kiedy wzywał do tego, aby bronić krzyża. Najpierw, żeby go bronić w swoich sercach, żeby nigdy Chrystusa i Jego miłości nie odrzucić, nie zlekceważyć jej, przeciwnie, żeby przed krzyżem klękać i oddawać mu najwyższą cześć. A potem, żeby obecności tego krzyża bronić wszędzie tam, gdzie on jest, i przy naszych polskich drogach, i w szkołach, i w urzędach, w szpitalach, nawet w więzieniach. Tam, gdzie stoimy przy krzyżu, tam w sposób jednoznaczny określamy, kim jesteśmy jako chrześcijanie. Tam, gdzie krzyż jest przez ludzi uwielbiany, tam jest też miłość, tam jest dobroć i szlachetność serca. Ale wszędzie tam, gdzie krzyż jest niszczony, poniewierany, gdzie jest odzierany niejako ze swego świętego wymiaru,
tam się otwiera ogrom nieszczęść ludzkich. I nie bez powodu, moi drodzy, nie bez powodu, nasi okupanci i z zachodu, i ze wschodu, którzy napadli na naszą ziemię 81 lat temu, walczyli z krzyżami i obalali je i nie chcieli, żeby one naznaczały swoim istnieniem to, co dla nas, chrześcijan, dla Polaków jest tak ważne, co nas określa. Bo bez Chrystusa i Jego krzyża jesteśmy wszyscy jakby pozbawieni wewnętrznej tożsamości, pozbawieni wewnętrznej mocy, żyjący z dnia na dzień bez jakiejkolwiek przyszłości i wizji, zwłaszcza tego, co nas może spotkać po śmierci. Trwajcie przy krzyżu, moi drodzy. Brońcie w sobie, w swoich sercach tego wszystkiego, co krzyż stanowi. I miejcie zawsze, moi drodzy, odwagę przy krzyżu trwać. A na pewno w momencie najważniejszym, decydującym, gdy chodzi o życie każdej i każdego z nas. W momencie sądu, gdy staniemy przed Chrystusem. Jeżeli będziemy Mu wierni, postawi nas po swojej prawej stronie i wprowadzi do domu swego Ojca, bogatego w miłosierdzie. I żeby tak się stało, żeby tak się też stało w waszym życiu młodzieńczym, które dopiero przed wami się otwiera. Bądźcie zawsze wierni Duchowi Świętemu i tym wszystkim darom Ducha Świętego, jakie za chwilę na was zostaną zlane.